Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Gothic 2. Jak zawsze na samym starcie, tylko przypomnę, w sumie to nie zawsze właśnie, ostatnio tak rzadko, ale możecie lajka zostawić, a my kontynuujemy. Jesteśmy, słuchajcie, razem z Okiem i Nosa, ale muszę troszeczkę nawiązać do tego, co się działo w poprzednim odcinku, czyli wyrzuciło mianowicie mi grę i zaowocowało tym to, że zepsuł się zapis. I oprócz tego, że przez kilka godzin ten zapis próbowałem naprawić, to się ostatecznie nie udało. To musiałem poprzedni zapis miałem przed 3 miesięcy, więc musiałem pół gry przejść solo od nowa. Na szczęście zrobiłem to na kodach, ale to i tak trochę zajęło. Nie chciało mi się teraz resetować gry, więc mam te kody. No ale ja lubię sobie i tak pograć. Właśnie to jest głupie, nie? Bo z jednej strony możemy przecież pisać sobie teraz kody na najlepszą broń i tak dalej, a z drugiej strony mam ochotę tą broń zdobyć. I to jest strasznie dziwne. Mimo tego, że mogę to mieć, wybieram tą cięższą drogę i to mi się podoba. To świadczy o tym, że jestem wytrwały. No dobra, idziemy tutaj do Pyrokara i mówimy mu, że tutaj znaleźliśmy oko i noca. A Odzyskałem jeszcze nas oko Inosa. musi raz jeszcze Obawiam się, że wyleczyć. jest uszkodzone. Ale to niemożliwe! Co się stało? Amulet wpadł w ręce plugawych istot. Przybyłem zbyt późno. W tych lasach jest pewne niezwykłe miejsce kultu w kształcie półksiężyca. Ja Nieprzyjaciele wytłukłem to odprawili tam wszystkich. nad nim jakiś tajemniczy rytuał. Niech Inos ma nas w swojej opiece! Zbezcześcili nasz słoneczny krąg! W najgorszych koszmarach nie przypuszczałem, że dysponują aż taką mocą. Okej, co teraz możemy Co możemy teraz zrobić? zrobić? Muszę w końcu Nieprzyjaciel ten stał dziennik się odpalić, bo niezwykle groźny. A trochę mimo to ten nie. prastary artefakt może jeszcze pokrzyżować jego plany. Musimy czym prędzej naprawić oko i przywrócić mu dawną moc. Czas działa na naszą niekorzyść. Czytałem też o Gildii Złodziei, ale to wam Boimy powiem się, trochę co się teraz później. z nami stanie. Bez ochronnej mocy amuletu jesteśmy bezbronni wobec I muszę sił nazywać swoje ciemności. odcinki po tym, jak je Udaj nagram. się do Bo miasta później jest mega i odszukaj ciężko. tam maga wody imieniem Watras. Dobra. W tej straszliwej sytuacji tylko on nas jeszcze może ocalić. Zanieś mu oko. Śpiesz się! Tak jest. Yes, sir. Co za Co to za słoneczny krąg. słoneczny krąg? Każdego roku wszyscy magowie i nowicjusze z klasztoru udają się tam w czas przesilenia, by uczcić początek nowego cyklu. Dobroczynna moc słońca jest w tym miejscu szczególnie silna. Nigdy nie przypuszczałem, że można ją wykorzystać do mrocznych celów, a przecież tak się właśnie stało. Wróć, musisz mnie wyleczyć, bo tutaj leczenie z opętania. Siły zawładnęły mym umysłem. Możesz mi pomóc? Mogę, jeśli okażesz Właśnie, a wystarczającą propos. wdzięczność klasztorowi Inosa. 300 sztuk złota powinno wystarczyć. Ile? Kurde, no raczej nie Dobrze, pójdzie na oto negocjacje. pieniądze. Masz. Dzięki, co to? Jakieś miksturę, tak? Przecież dopiero co dostałeś swoją mik. To ja muszę wypić, tak? Która to jest mikstura? Czy to będzie? A propos złych mocy. O, uleczenie z opętania. Myjk. Wyż ulgę. To dwa razy mam dupnąć? Nie wiem. Powiedzmy, że raz. W ogóle co to jest? Jest O. coś jeszcze. Wróg zbezcześcił kilka przydrożnych kapliczek Inosa. Straciły swą magiczną moc. Rozumiem. I co w związku z tym? Twoim zadaniem będzie oczyścić je, zanim problem stanie się naprawdę poważny. Weź tę wodę święconą i wlej do każdej z kapliczek po kilka kropli. Dzięki świętym słowom oczyszczenia, kapliczki powinny odzyskać swą dawną Ta, moc. już normalnie jest Teraz piękne idź tego. i Gdzie bierz jest się tych do kapliczek? pracy. Na całej mapie jest 30. Jedyną, nawet mi się, nawet na kodach by mi się nie chciało. Czy chciałbyś powiedzieć mi coś Czy jeszcze? chciałbyś mi powiedzieć coś jeszcze? Odejdź. Wiesz, co ma. O ty kurde. Dobra, to idziemy. Musimy się udać w miejsce zwane Widzisz, że też się to już Korinis. Chyba tak się nazywa to Coś miasto. zmieniło. Czy my tam mamy teleport? Nie musisz mi tego mówić. To jest to? Nic tego nie zmieni. Kurczę.
A miasto portowe. Nie mów, że to nieprawda. To to? Nie wiem, zaraz zobaczymy. Najwyżej machniemy sobie na drugą mapę gdzieś. Zobaczymy. A nie, okazuje się, że tu. Konia to mam? Nie wiem, ale skoro akurat znajdujemy się tutaj, dowiedziałem się troszeczkę o Gildii Złodziei i jak to będzie wyglądać. I dowiedziałem się też jedną rzecz, że tutaj trzeba tego, ja nie wiem, czy my już tego nie zrobiliśmy, ale albo czy ja czegoś nie spieprzyłem, ale tutaj możemy zapytać o informacje. Zapytałem już o informacje. Kurczę. Któryś z nich, nie wiem, czy to właśnie ten Nega, nie. I tutaj pojawia się jakaś interakcja, z którym z kimś mam z kimś gadać, coś tego owego i zaczyna się ta misja ze złodziejami, z gildem złodziei. Można też zrobić to na inny sposób, natomiast można też podpierdolić komuś klucz. Wydaje mi się, że tak zrobimy, nie wiem czy, nie wiem kiedy się tutaj... Kurde, mam wrażenie, że jest 15 razy już o tym gadamy, no. Zaraz. Przestałeś kiedyś z kamienia? A, widzicie. Ja już jeden. Jeśli nabierzesz ochoty na zabawę w A już gadałem. Kamień teleportacyjny w pobliżu. Wyjdź z miasta. Tak, a ja muszę po to iść w sumie, po ten kamień. Ja bym sobie go kupił. I wieś się o Benecie? Wygląda na to, że zabrać. Jak możemy go stamtąd? Nie mam na razie żadnych. Mogę tylko nadstawić. Dobra, bo tu tak jak mówię, to się dużo zadziało. Teraz może mnie nauczyć zręczności. To bym chciał, bo nie, ja nie wiem ile teraz ja mam punktów. To są de facto kapliczki, które musiałbym w teorii uzupełnić. Nie wiem, czy chce mi się to robić. Na razie sobie... Punkty nauki aż 16, a zręczność 29. My byśmy tej zręczności potrzebowali... No 30 by było spoko. 50 może nawet, ale wątpię, że nam się uda 50, więc ja bym tą jedną zręczność sobie na razie zrobił. Ucz mnie, że o tym nie wiesz. Może 5. A dobra. I to jest. Dobra. Już. Ja mam teraz zręczności. 39 i możemy mieć 40, to ja bym sobie zrobił tutaj. Chyba, że nie do końca, bo to... A, 2 punkty nauki. Dobra, czyli mamy... Okej. Ale przynajmniej mamy łuk myśliwski, który daje nam plus 1 obrażenia. Z mieczy nic. Ma strasznie dużo tych mieczy, muszę tutaj nimi zarządzić. Przydałoby się przynajmniej zarządzić. No i z masę dużo rzeczy do robienia. Tutaj mogę kupić... mapę od tego chłopa, to zrobiliśmy w poprzednim odcinku. Już o tym gadałem z nim. Dobra, czyli trzeba naprawić oko i nosa, tak? Tutaj mieliśmy naprawić oko i nosa jakoś, coś. Po co my tu właściwie przyszliśmy? Gubię się kompletnie. Ja cię kręcę, to wszystko są misje, które może w teorii porobić. No, to trzeba naprawić oko i nosa, tylko jak sobie? A będzie jeszcze gorzej. A co on mówił? Ty, ja już zapomniałem. Muszę sobie chyba przejrzeć to od nowa, ten dialog. Dobra, musiałem sobie przypomnieć, ale nawet nie musiałem oglądać. Przypomniało mi się, że miałem iść do miasta. Po co cię mówię? Po co do tego miasta miałem iść? Po co do tego miasta? Do tego, do naszego maga wody musimy iść. I obczaj, co tu się dzieje? I to on ma nam pomóc naprawić tutaj ornament Valtras. Mam pewien problem z okiem i nosem. Mam pewien problem z okiem i nosa. Być może będzie mi potrzebna twoja pomoc. A będę musiał w tym celu opuścić miasto? Nie wiem. Być może. Od kilku dni czekam na zmiennika. Inni magowie wody powinni byli wrócić tu już jakiś czas temu. Postaraj się, aby przysłali mi zmiennika, a ja pomogę ci w rozwiązaniu twojego problemu. Mój problem gigaważny. Mam dla ciebie kolejną tabliczkę? Świetnie. Przyjmij w nagrodę te kilka... Dziętki. Tego handlarza bronią. To wiesz? Pomów z Martinem, kwatermistrzem Palat. Powierzono mu zadanie. Znajdziesz go.
Tak, bo ja, ale ja tu. Kurde, za dużo rzeczy jest. Zanikający Tak? ludzie. Powiem ci, czego się dowiedziałem. Niestety. No tośmy sobie pogadali. O wodnym kręgu to my wiemy. Zamien. Ale jak? Magiczną moc. Możesz mnie uzdrowić, opowiedzieć o bogach. Przekazać datek. Jak Waltras? Powiedz mi. Powiedz, że nie jesteś sam. Waltras nie może ci pomóc okiem i nosa, dopóki inny mag nie zajmie jego miejsca w mieście. No kurka wódka, no ale przecież no jak, co to jest? Ja nie znam innych magów wody. Inni magowie wody? Może ten tutaj, o. To jest jedyny pomysł, który teraz mi na szybko wpadł do głowy. To może ten mag ognia jednak tu pójdzie i teraz będzie zamiana taka robiona. Darun. On po prostu za dużo gada. Nie chciałbym może jednak. Nie mam przy sobie. To nie ma znaczenia. Nie. To może nowicjusz. Mój mąż uważa inaczej. Nie. Ulf. Hej. Koniec. Czyli nie oni. Czyli muszę coś zrobić, ale jeszcze nie wiem co. Zaraz tutaj wykminię. Zobaczę na mapę. Może oni mają gdzieś jakąś siedzibę na mapie, tylko ja o nich nie wiem. Zaraz się dowiemy, co tu się dzieje. Dobra, zielonego pojęcia nie mam. Podobno to się chyba odblokowuje ta misja w ogóle Alekinos z tym podpatrzył przy zamiennikiem Teliara i sama. W sensie przemierzył pisze, ziemię, że po by śmierci znaleźć postaci. Ja nie chcę też człowieka. spoilerować, bo A może gdy ktoś do wie, co niego to za postać. przemówił, ten Więc po stał się śmierci jego jakiś postaci sługą. prawdopodobnie. Natomiast chciałbym tego. Mamy żona Lobarta Hilda zachorowała. Żona Tutaj Lobarta mamy. Hilda. Już Co? gadaliśmy chyba, co? Znowu? Jeszcze jedna cię. Tak, pamiętam. I mamy jej zanieść lekarstwa. No dobra. Ja sobie troszeczkę na kodach śmigam. Bo jeszcze muszę iść do. Jedyne miejsce, którym byłem poprzednio. Zrobiłem poprzednio, jakby. Misję poprzednio zrobiłem. A nie zrobiłem jej teraz. To jest misja z tą gospodą, nie? Tam użyliśmy tego kamienia teleportacyjnego i tak dalej, więc tam się udam po prostu no, na kodach, bo nie czuję, że to będzie nie, że to było uczciwe, że mi wywaliło gierkę. O właśnie, nauczyliśmy się te pancerze robić, tylko o kurde, nie, ja nie mam tego. To jest problem, ale dobra, ta młoda polna bestia to jakiś bob jest. W ogóle, słuchajcie, nauczyłem się, że sterowanie w Gotiku jest zgoła inne, niżeli było w Gotiku. Aha, bo ja mam. O kurde, ja mam nieśmiertelność odpaloną. O cholipka. Jak to wyłączyć? Czekajcie. Guardian. Jest? Jest. Okej, no miałem nieśmiertelność, no bo robiłem tę misję i po prostu nie chciałem mi się męczyć z podkami i tak dalej. Jak musiałem przechodzić pół gry od nowa, to mi się zapis zbugował. Ach, ten gotik. Ale teraz mamy nauczkę na przyszłość zapisywać. A ja powinienem tego. Nie żuwaczki, ja powinienem płyty pancerza, bo ja się tej takiej umiejętności nabyłem tutaj. Powinienem umieć. No dobra. Na to poruszanie się, na to, latanie jest o wiele łatwiejsze, jak ma się nieśmiertelność. Przynajmniej się nie zginę, przecież jeszcze wątek mamy z. The fuck? To się okazuje, to jest dźwięki z Gotika są. Halo? To w tamtym konkretnym miejscu takie dźwięki. To może tam coś jest ciekawego, ukrytego. Bo tu, bo przez chwilę mi to brzmiało, jakby to był jakiś błąd gry, że wiecie, albo że karty graficznej. Takie dźwięki. Tu się okazuje, że tu po prostu są te dźwięki. Ciekawe bardzo. Okej. Może to po prostu Bóg jest. Mamy lekarstwo, idziemy je zanieść. Nie wiem, czy ja tu byłem, tam na górę. A właśnie, ten młot trzeba jumnąć od też magów, bo jak młota jumniemy, to będziemy mogli, wiecie, robić różne rzeczy. Ja mam Ben, Hilda, ja tu z lekarstwem, tak, do ciebie. Przyniosłem twoje przyniosłem lekarstwo. twoje lekarstwo. Naprawdę, gdyby wszyscy byli tacy uczynni jak Przypomnę, ty. że chyba wcześniej zajebaliśmy ze trzy skrzynie stąd, więc na nie chociaż raz się Mam nadzieję, że oddzięczyliśmy. tych
O, jeszcze mi zapłacić, dobra. Wystarczy. Nie masz. Nie wiem, co tak mało. Trzeba to. Dobra, idziemy. Idziemy tutaj. Mam nadzieję spotkać jakichś prawdziwych przeciwników. Ja potem sobie podletę do gospody. Hehehe. Wiesz, podletę. Zumysł. A młode polne bestie nie mają... A nie, bo ja mam pa... To nie są pełzacze, kurwa. To są polne bestie. Nic ja ciągle je mylę, ty. Ja ciągle mam wrażenie, że pełzacze i polne bestie to są dokładnie te same rzeczy. Te same moby. Same jakby... Wiecie, o co chodzi. A to chyba nie tak, nie do końca tak. Chyba to nie są te same. Tamte są chyba o wiele większym paskustwem. Z tego co pamiętam, to chyba w poprzedniej wersji spotkaliśmy tego. O, ktoś tu jest. Nie wiem, czy z nim gadaliśmy. Robić często save'y na dwóch, to się nauczyłem w ogóle, nie? No bo jak miałem, jakbym miał dwa... Kawalor, ty, gadałem z tobą tu? Szukasz czegoś? Szukasz czegoś? To takie oczywiste? Tak, magowie wody kazali mi szukać zgubionych ornamentów. A my z nimi gadaliśmy? Interesujący zbieg okoliczności. Otrzymałem taki sam rozkaz od Nefariusa. Należysz więc do wody. A, przecież magowie wody są w tym, w kurwa, w piramidzie. W takim razie nie muszę tego robić sam. Znalazłeś już jakiś ornament. Dobra, wszystko pamiętam. Miejsce, w którym powinniśmy coś się znaleźć. O. Ten kamienny krąg może być jedną z tych budowli, które opisał Nefarius. Tylko ja nie wiem, czy sobie poradzimy. Znaleźć mechanizm. A to my tego nie robiliśmy już? Byłem w twojej chacie w Górniczej Dolinie. Aha, Kalvaron! Tak, no byłem. Byłem faktycznie. W i mieszek mu za, chyba ukradłem. Jeszcze stoi. Udało ci się to znaleźć? Jeżeli mówisz o torbie pełnej rudy... No. Tak. Mam ją, ale z ciebie spryciula. Wiesz o tym? Masz ją ze sobą? Dam ci za nią 100 sztuk złota. Nie. Nie, więc przynieś mi to. Koniec końców sam bym chyba poszedł po ten towar do tej przeklętej Górniczej Doliny. Jestem wzruszony. A dlaczego ją zostawiłeś? Dlaczego ją zostawiłeś? Kto mógłby przypuszczać, że w Korinis ruda jest tak cenna? W kolonii za głupi kawałek rudy nie dostałbyś nawet miejsca do spania. W porcie można dostać po głowie za kawałek rudy. To prawda, dlatego właśnie ci nie oddam. No, niekoniecznie. Dam Waltrasowi twój list. A tutaj jakie tutaj list. Rzeczy porobiliśmy. Niczego innego. Nawet nie wiem o tym. Jestem, też byłem taki przekonany, że tu już to uruchomiliśmy kiedyś. Ale może tutaj, może nie. Może akurat, znaczy na pewno to uruchamiałem to, natomiast może po prostu nie na gameplayu, tak? A tylko kiedyś jak sobie grałem. Uruchomiłem mechanizm, nic się nie stało. Uruchomiłem mechanizm. Nic się nie stało. W takim razie wieśniacy Lobarta mieli rację. Aha. Powiedzieli, że ktoś już kręcił się przy tych kamieniach. A pewnie nagle znikąd pojawił się kamienny strażnik. A to może nie. Zaatakował. Farmerzy wezwali straż, żołnierze paladynów. A ci przyszli i jest ten młot potrzebny, ten młot OP. Już cały teren. Jeżeli był tu jakiś ornament, mają go teraz paladyni. W takim razie pójdę do nich. Jeden z nas musi pójść. W takim razie pójdę do nich i odzyskam ornament. Pójdę do nich i odzyskam ornament. Dobrze, pójdę do miasta. Spotkamy się u Watrasa. Okej, okay, a to wszystko? Chcę się od ciebie czegoś nauczyć. Co możemy nauczyć? Broń jednoręczna i łuki. Ja właśnie nie rozumiem, co to jest łuki. Chcę się pewnie. Łuki. Trening posługiwania się łukiem zaliczyłem, ale... Co to mi daje? W sensie, że jakby zasięg, celność? Tak bym strzelał, że tutaj że z większej odległości będę mógł tutaj postrzelić kogoś. Na pewno ja uruchamiałem to, a tu poklikam jeszcze raz, co? Czemu by nie? Zobaczymy. Ja jestem właśnie pewny, że tu już byłem kiedyś. A zobaczymy jeszcze raz, może... Może się uda. No w każdym razie jak wyskoczy i tak ten chłop wielki, to... To co? Jedyne co mi zostaje to uciekać. Ledwo sobie z wilkiem poradzę. A są widoczne te przyciski. Jak kiedyś grałem, to kurwa, ile tych przycisków tu szukałem, pamiętam. Nie można było znaleźć przycisków. Dobra, nie ma. W sensie nic się nie dzieje z tego, co widzę. Halo? Nothing. Nothing happens.
Byłem, czyli tutaj nie byłem, albo po prostu chłop tutaj przyszedł jakoś niedawno, ja tu byłem dawno temu. No ale skoro tu nie byłem, to możliwe, że coś tu jest na dole skutaszone. Chociaż jestem przekonany, że tu byłem. Tak, no to jakoś déjà vu mnie giga łapie. U Matrixa bym sobie obejrzał dzisiaj. Drugą część, oglądałem tylko jedną część Matrixa. I to było niedawno. I kozacki był Matrix. To teraz bym sobie drugą obejrzał. I trzecią. Dobra, musimy się wrócić. A że uczciwym obywatelem i graczem Gothica jest. W ogóle jest tyle modów do Gothica. Naprawdę, jeżeli chcę ograć te wszystkie mody, chcę obrać każdy mod do Gothica 2 i 1. Ale najlepiej 2, bo 1 to już. Jeden Gothic jest gównem. Ale chciałbym. Jest mod LGBT. I coś tam czytałem o tym, że jakiś. Tylko początek przeczytałem i było. Bo czytałem od Diego, jakby, i było tam. Jaką rolę odgrywa gdzie Diego i były właśnie różne mody, opis tych modów i czy tam coś tam homoseksualizm, zaraza zaatakowała, coś tam nie wiem o co chodzi, ale chcę w to zagrać, nieważne jak bardzo pojebane by to nie było, ja chcę w to zagrać, nieważne, nie obchodzi mnie nic, chcę w to kiedyś zagrać, więc no niedługo będą grane wszystkie mody. Oła! Aż mi się ścięło. Dobrze, że ci... Aż mi zęby zabolały. Czym rzecz? Dużo się tu pozmieniało od mojej ostatniej. Ale w czym? Tu już zgadzaliśmy z Diego. Sorry, że tego, ale ja tak jak zasiedzę się... Trudno być tego pewnym. Na placu wymiar. Ta. Jak się słuchajcie, zasiedzę to i wezmę później taki głębszy wdech, to tak mnie boli tutaj, tak w okolicach wątroby. No, giga jest bolone. Dobra, idziemy odzyskać ten ornament, rozumiem, tak? I później spotkać tego przy Waltrasie. W sumie jak się rozmawia o czymś... W sumie to jest nawet fajne, bo ja też podróżuję. Znaczy czasem jeżeli podróże są dalsze, to warto jest jednak zatrzymać tutaj odcinek. Ale dzięki temu, że nie zatrzymujesz tego odcinka, to tak jakoś mam wrażenie, że płynność tego wszystkiego jest zachowana, co mi się podoba. Lepardnie, Lordzie Hagenie. Mam oko przy sobie, niestety jest uszkodzone. O, przy okazji nawet to załatwimy. Niestety jest uszkodzone. Co takiego? Cóżeś uczynił? Bez oka jesteśmy zgubieni! Porozmawiaj z Pyrokarem. Musi być jakiś sposób, żeby je naprawić. Kurwa, no przecież gadałem chyba. Muszę z tobą porozmawiać o Benecie. Muszę z tobą... Ale to ten najemnik, który zamordował jednego z moich ludzi. Pan ma pewność, że to Bennett jest mordercą. Mamy naocznego świadka. Jak widzisz, wina tego najemnika nie podlega dyskusji. Co to za świadek? Cornelius, sekretarz gubernatora, widział całe zajście. Podany przez niego rysopis pasuje jak ulał do Bennetta. Z mojego punktu widzenia sprawa jest zamknięta. Najemnik zostanie powieszony za zdradę stanu. My chyba nie chcemy, żeby on został powieszony, wiesz? Sądzę, że Bennett jest niewinny. Sądzę, że Bennett jest niewinny. Dowody są jednoznaczne. To on jest sprawcą. A jeśli dowody zostały sfałszowane? Uważaj, co mówisz. To bardzo poważne oskarżenie. Jeśli nie masz dowodów, które podważają zeznania mojego świadka, Cornelius. Lepiej trzymaj język za zębami. No dobra, to trzeba tutaj porozmawiać z Corneliusem, tak? Chyba. Nie, szukam metalowego ornamentu. Szukam metalowego ornamentu. Powinien być gdzieś w kamiennym kręgu przy farmie Lobarta. Jeśli chodzi ci o to tutaj, myśleliśmy, że może to być magiczna runa. Ale to całkowicie bezwartościowy przedmiot. Weź go sobie. Do niczego nam się nie przyda. Okej. Chciałbym wstąpić, raczej mnie nie wpuści. Jak wygląda sytuacja? Muszę jakoś... Musimy coś... No, musimy. Sądzę, że Bennett jest... No, to już gadaliśmy, tak? Dowody są... Jeśli nie masz do... I skąd my wiemy? Masz pewność. Mamy naocznego... Jak widzisz, Co to za świat? Cornelius, sekretarz gubernatora, widział... Cornelius, dobra. Pewnie znajdziemy tego Corneliusa tutaj, to sobie tutaj porozmawiamy w górnej części z panem Corneliusem. Ja nawet nie wiem, gdzie tu jest dziennik, ale to zaraz sobie ogarnę. E? Informacje ogólne?
Kurde, ja tu rzeczy. Nie wiem, czy to jest dziennik, jakby. To jest mapa. Oj. W końcu to była jego decyzja. Ty, a ja te chapę trasę dzięki temu. To jest, co to jest? Kurczę, dobra, bo ja tu mam jakieś, bo ja tu mam tego odpalonego Marvina. Powinien być mądry. Ty, no co, chapy zjechałem, co jest, pociąłem się. Ach. Tutaj ten Cornelius chyba, tak? Ty wyglądasz na Corneliusa. Nie, jesteś sędzią. Dobra, kimnę ci się w łózku, mam nadzieję, że żaden problem jest. A może sędzia ma na imię Cornelius? Co słychać? Czyż nie mam... Nie. Cornelius. Cornelius. Czy mi w ogóle się kojarzy Cornelius? Niż Harrym Potterem. Czy w Harrym Potterze był Cornelius? No na pewno był, ale... Kim był Cornelius? Nie pamiętam, kurczę, tak dawno tej serii z Harry'ego Pottera nie oglądałem, a ja fan. Ja wszystko wiem, sam z 9 razy widziałem każdy film. W pewnym momencie tam 3-4 lata temu zacząłem oglądać co roku. Co roku od 8 lat zakończyłem już tutaj maraton. Już wszystko pozapominałem, ale Harry Potter najlepszy film na świecie. Właśnie, dzisiaj miałem, tak właśnie miałem na tego, bo w sensie nie wiem czy... Nie wiem, czy to jest ten moment, w którym nie powinienem na chwilę zatrzymać. Bo ja muszę i tak tutaj zaopatrzyć siebie w rzeczy od handlarzy, czyli muszę posprzedawać swoje rzeczy, które mam i zaopatrzyć je w nowe. A zaraz do tego handla, do tych handlarzy tam podlecimy, więc... Więc wydaje mi się, że to jest świetny moment, by... zatrzymać i później wam opowiem, zaraz wam opowiem tą historię, ale teraz muszę sobie, tak idę teraz do handlarzy i jak spotkam Corneliusa, no to no to wtedy wam puszczę nagrywanie z powrotem, chociaż jeszcze bym pogadał z dajesz broń bandytom. A, to już gadaliśmy kiedyś, to już było. Ile mi zapłacisz? Znasz moją sytuację. Może 200 sztuk. Więcej nie mogę dać. Dobra, umowa stoi. Świetnie. Jeszcze pierścień? I jesteś... Super. Dobra. To już było wcześniej. A ty to kto? Widziałem już takich jak... Porozmawiam z gubernatorem na temat podjęcia odpowiednich środków. Ja też bym chciał z gubernatorem porozmawiać, ale kurka, nie wiem gdzie on jest. Dobra, więc widzimy się zaraz, jak ogarnę sobie wszystko. Dobra, widzowie, mały update. Kurwa, nie, coś kupiłem, muszę to sprzedać szybko. Dawaj to mięso. No, mam równo 5000 golda i zauważyłem, że chłop ma coś takiego jak kunszt obrony południowców. Książka opisująca sztuki walkę brońmi jednoręcznymi i brońmi dwuręcznymi. Oczywiście brońmi dwuręcznymi raczej walczyć nie będziemy, więc broń jednoręczna chętnie będę kupił. 5000 złota. Przedałem chyba wszystko co mogłem, a teraz mi będzie bezi tak skakał, tak? O, dobra. Mamy równo 0 złota. I nawet nie mogłem kupić jednej potki na biegnięcie niestety, więc będę musiał wolno zadupcać. Ale zobaczymy czy co, dało nam to coś? Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. Co to dało? Południowcy w porównywaniu z mieszkańcami północy nie polega tak bardzo na sile fizycznej, preferują zwinność. Gorący klimat jego ojczyzny pomaga do korzystania z lżejszych i dających większą swobodę ruchów pancerzy. W związku z tym styl walki południa jest całkowicie inny od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Prawdopodobnie najsłynniejsze manewry wywodzące się z południa jest jednoręczny blok połączony z krokiem wstecz. Cofnięcie się pozwala na zmniejszenie siły wrogiego ciosu i umożliwia... Dobra. I co teraz? Nauczyłem się coś? Nie wiem, czy pewnie zrobiłem zapis zły. Ale kij. To zobaczymy. Nie odłóż. Blok. Następnym razem ci przyłożę. Czekaj tylko, ty gnido. Okej, czyli teraz nie robimy tylko... Okej, czyli teraz jesteśmy zwinniejsi, bo możemy robić unik jednocześnie cofając się do tyłu.
Ale czy coś nam to dało tak ogólnie? Na przykład... Ja, my tylko z tym chłopem walczymy i nikt się nie wpierdala w nas? To możemy go normalnie tak ojebać? Na sianko? Co ty gadasz? O kurde. O. Tata, normalnie ojebywany będzie na sianko tego. Ale chciałbym zobaczyć statystykę, czy coś się zmieniło. Co to jest za save? To jest save przed kupnem. Dobra, pokaż tego. Ja to kupię, ale chcę wiedzieć, czy coś się zmieniło i czy nie wydałem statystycznie, czy na przykład lepiej bije, czy coś. Dobra. Broń 81, to jest ochrona. Umiejętności. Broń jednoręczna 15%. Okej. Okay. 15%. Jak walniemy to? Poka. 20%. Okej. Okay. Więc to daje. I wątpię, że to było warte 5000 golda. Ale mam nadzieję, że jeszcze sobie to odzyskamy. Przypomnę wam tylko małą rzecz. Znaczy powiem wam tylko małą rzecz jeszcze przed tym, jak tego zatrzymam nagrywanko na chwilkę, że... No czeka nas przecież walka ze smokami. A i więc jest gubernator, ale to widzimy się zaraz, bo jeszcze muszę kilka rzeczy zrobić. Dobra, widzowie. Kurde, ta kamerka. Fakt, że muszę to ciągle ręcznie ustawiać, a tu za ciemno jest, za jasno. To jest tragedia, ta kamerka. Muszę ją w końcu kiedyś wymienić na jakąś lepszą. Ona nie jest najgorsza, tylko fakt, że nie ustawia się samemu, jest najgorsze. Ale może oprogramowanie może bym pobrał i po 3 latach zrobić, żeby się ustawiała sama. Pomyślę o tym dzisiaj. Mamy Corneliusa, czyli dokładnie tego, co tutaj mieliśmy mieć, i widziałeś zabójstwo Lotara, prawda? Widziałeś. Musimy się tutaj porozmawiać. Lotara, nie muszę odpowiadać na żadne pytania dotyczące śledztwa w toku. Lord Hagen wie już o wszystkim. Co widziałeś? Co widziałeś? Naprawdę, nie mam teraz czasu. Gówno widziałeś. Musisz wyjść. Zamykamy biuro. Dość tego, co widziałeś. Dość tego. Co widziałeś? Ja widziałem, jak najemnik zaatakował paladyna od tyłu, a potem wyjął miecz i wbił mu go w klatkę piersiową. Jesteś tego pewien? Tak, oczywiście. Widziałem to na własne oczy. Ale teraz naprawdę nie mam czasu. Przede mną cała masa papierkowej roboty. Nie wierzę ci. Nie wierzę ci. No i co? Powiedz mi, co zamierzasz z tym zrobić? Nakopać ci do dupy. Tak szybko przysięstwo możesz trafić do paki i to na długi czas. Cenisz chyba sobie własne życie, prawda? Cenisz chyba własne życie, prawda? To jest dobre. Jeśli mnie zaatakujesz, zawiśniesz na stryczku. Mam wpływowych przyjaciół. Spróbuj mnie tylko tknąć, a pożałujesz. Wynoś się stąd, albo wezwę strażników. Nie wierzę ci. Dobra, to była zła opcja. Tak krzywo przysięstwo, możesz trafić do paki to na długi czas. Przysięstwo, możesz trafić do paki. Ja znowu to czytam, ale to przyzwyczajenie z Fallouta trójki. Próbujesz mnie zastraszyć? Jakiś czy w innych Falloutach ma to tak jest. Sekretarzowi gubernatora? Jeśli Fallout 4 ma fajną grafikę. Będzie grany, tylko może nie teraz, poczekam jeszcze na nową kartę graficzną. dobra. To może jednak układzik. Nawet nie starczy ci złota, żeby mi zapłacić. No, mam 80. Ile? 2000 sztuk złota. To mogłoby mnie skłonić do przemyślenia tej kwestii. Ciekawe. 2000 sztuk złota. No szkoda, że nie przyszedłem tu wcześniej. No nie mam nawet zapisu, żeby wczytać. Mam wszystkie zapisy już po kupieniu tutaj księgi. Odsprzedałem tą księgę, bo co ciekawe można. Ponadto przeczytałem te tabliczki i mam teraz broń jednoręczną 24%. Cokolwiek to daje, to mam. Jeszcze bym, wiecie co, ogarnął? Jeszcze bym zobaczył... Tu jest na przykład łuk 11, kusze 16, okej. Okay. A ty, Larius? Co słychać? Jak leci? A co cię to? Chciałem przeszkadzać. No dobra. Okej, okay, takie buty. Czyli żeby uratować tego chłopa, ja muszę zapłacić 2000 golda ze własnej kiermany, kieszeni tego... Nie no, wydaje mi się to giga nieuczciwe i tego nie będę robić. Udajemy się do Lorda, nie Hagena, do Lorda André.
Ja tam byłem już chyba wcześniej, ale idziemy jeszcze chyba pogadać. Trzeba podwalić do lordowi André naszego chłopa, który sprzedawał broń. Mimo tego, że dostaliśmy od niego amulet i w ogóle sporo rzeczy, to i tak go podwalimy. I co wtedy? I wtedy mam brak pomysłów, więc wtedy chyba zakończę już odcinek. I możemy jeszcze tutaj się spotkać z Waltrasem, bo tutaj przyszedł ten, nie? A, mamy ten ornament, który przecież odzyskaliśmy, no tak. Skoro tu jesteśmy, to... Jest tu? Jest. Daj mi 100 sztuk złota, przyniosę ci tę rudę. No nie chcę. Jestem brakujący ornament od Orda Hagena. Widzisz, wiedziałem, że mieli go paladini. Okej. Nie chcę, w sensie zrobię wtedy misję, ale... Chociaż... Kurde, nie chcę mu oddawać tej rudy. Ta ruda będzie do broni zajebista. Tu w ogóle dawno nie byłem. Coś tu się będzie działo? Zobaczymy jeszcze. Halo? Co tu jest? Pokaż... Proszę, przyjmij ten pierścień? Jaki pierścień? Proszę. Co? Nie rozumiem. A, to była... Należał do Valentina. Zawsze możesz ofiarować ten pierścień komuś, kto zdoła go schwytać. Nie rozumiem, ale już walić. Pokaż mi swoje towary. Nic nie ma z ciekawego oprócz pierścienia. To było coś, że właśnie nakopać, że ta... Nie pamiętam, kurde, ta misja z tym pierścieniem. Pamiętam, że taka była, ale do czego ona dokładnie... Czego ona dokładnie dotyczyła, to... To nie mam zielonego pojęcia. Przydałoby się zająć tą misję, czy przydałoby się zająć tutaj składem, kurczę, tych gildii złodziei. I miałem, słuchajcie, rację, co o dziwo, bo przeczytałem, to jest wejście do gildii do złodziei. Czytałem o tym, nie spoilerowałem sobie za bardzo, ale wiem, że tutaj jest wejście. A skoro tutaj jest wejście, to wydaje mi się, że Hanna może mieć konkretny klucz przy sobie. I niestety ma tylko i wyłącznie pięści na mój miecz, więc dziwnie to brzmi, ale no nie was. Prawy, lewy, lewy, lewy. Dobra, git. Doświadczenie 100. Nie wiem, o, nie ma wejścia. Kurwa, to teraz mnie nie będą lubić, muszę André zapłacić. Ale dostałem doświadczenie przynajmniej. Nakapuje na mnie do tego. No, to André. Czyli ona nie ma klucza, ma ktoś inny ten klucz. Ja wiem, że... wiadomo, że można przeczytać, ale staram się też tak, wiecie, uczyć się na własnych błędach. Sorry, żartowałem, już się nic nie dzieje, co? Jesteś brutalnym oprychem. Twoje zachowanie hańbi dobre imię Straży Miejskiej. Kurwa mać. Tak sądziłem coś. Mogę wczytać? Czytałem, żartowałem. Dobra, potem to wątek zostanie podjęty kiedy indziej. Nie mam tyle siana, żeby zapłacić André pewnie. Jeszcze dwa koła do tego. Teraz niedużo, tu potrzebujemy ogromne zasoby golda. A gilda złodziei by nam tak pomogła, bo by nam nauczyliby nas, jak otwierać zamki i w ogóle. Podobno tam jest legendarny zamek do otwarcia w ogóle. Jeszcze giga OP. Dobra. André, słuchaj mnie tu. Co się dzieje z kowalem? Z tym najemnikiem? Mogę z nim porozmawiać. To już gadaliśmy o tym. Myślę, że Cornelius kłamie. Myślę, że jesteś pewien? Tak. Tak. Jaki masz na to dowód? Cóż, myślę, potrzebne mi dowody, a nie podejrzenia. A do tego czasu powinieneś bardzo... Kurczę. Czyli może właśnie André... Kurde, tylko jakby tu dowód zdobyć? Paczka z ziołem, no to wątpię, że już w ogóle zrobię kiedykolwiek tę misję. Jak wygląda sytuacja w mieście? Jak wszystko jest, kontynuuj. Okej, okay, jak odebrać nagrodę za przestępstwo? Nie mamy, a nie możemy pod... Ty! A, fakt... O kurde, to nie mogę... Nie mogę André pod... Podjebać chłopa, co handlował, bo się siano? Myślałem, że dwie pieczenie na jednym ogniu zostaną. A ten mnie bardzo nie lubi, kurwa, ten kowal. Nie wiem dlaczego, ale strasznie wkurwiony jest na mój widok. Nie wiem, co mu odjebało. Wiecie, nie wiem, czy nie fajnie, czy nie lepiej by było... Bo te postacie, jak są wkurzone i później im nakopiesz, wydaje mi się, że warto by było otworzyć cele i zmierzyć tutaj z Bennettem. Porozwalają sobie łby.
Kurwa, Bennett to jest jakiś koks, ty, żartowałem. Nie no, to jest szef, zostaw mnie. Czemu nikt mi nie pomaga? Przecież to jest... Halo? Panowie? To było nie... nie walczy, niech to będzie dla ciebie nauczka. A... Co? Nie? A to... Nie powinno być tak, że Andrecu powinien mi trochę zainterweniować? Kurwa, więc jestem strażnikiem, a on siedzi w pierdlu za zabójstwo. O, alarm. Ach, ten Bennett. Dobra, ten Gothic 2 zajebany. Dobra, widzimy się jutro. Zostawcie lajka, komentarz oraz suba. No jutro będziemy rozwiązywać tutaj gildy złodziei. Wszystko będzie rozwiązywane normalnie tak o. Może porobię te kabliczki, zobacz. Do zobaczenia, widzimy się jutro. Cześć. Fajnie, bo ja muszę saltabować i on zawsze na końcu kurwa podskoczy. Zawsze tam Jana Hon mu się odpala.